Na samym wstępie chciałbym pozdrowić gracza Oniku Brawek, który przysłał 30 zł i chciał pozdrowienia, także masz pozdrowienia na filmie. Pamiętajcie, że konkurs na 5K i kluczyki oraz losowanie zwycięzcy poprzedniego konkursu w dalszej części filmu. Ja nie zabieram wam czasu i życzę miłego oglądania. Okej, więc hej, cześć, siemano, jestem Bobby i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś gramy w MTA San Andreas na serwerze 4Life. Standardowo jak co tydzień, słuchajcie, we wtorek o godzinie 12 gramy w MTA na 4Life'ie. Jesteśmy na tym nowym domku, który tutaj mamy. On mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze. Jest cudowny, ale jest mało miejsca niestety na nim. Może w przyszłości zrobimy coś lepszego. Kupimy jakiś lepszy domek, na przykład dom z większym podjazdem, czy coś w tym stylu. Jak macie taki domek i chcecie go sprzedać, to zapraszam serdecznie, piszcie na priv, na Discordzie albo na serwerze. Chętnie odkupię taki domeczek. A my w tej chwili, słuchajcie, udajemy się do komponentów, bo tam właśnie dziś w dzisiejszym odcinku będziemy montowali, tak jak to zapowiadałem w tamtym tygodniu na filmie, szybki szyby 20% do sultana. Myślę, że będzie to dobra opcja. Zobaczymy, nie wiem. O, czekajcie, myślę, że się rozmije. Oby się nie rozbić. Szyby 20% będzie to chyba najlepsza opcja. Kosztują one 75 tysięcy bodajże, z tego co pamiętam i z tego co pokazywałem na poprzednim odcinku. Nie wiem, zobaczymy jak one będą wyglądały. Myślę, że będą ładne i że będą się działy w tym sultanie. No w sumie jest to jedna z ostatnich rzeczy, którą w tym aucie będziemy robili. Tak naprawdę w sumie mamy już chyba wszystko ogarnięte w tym aucie z takich rzeczy głównych. Jedyna rzecz, którą jeszcze planuję zrobić i zrobimy to chyba jak najszybciej w sumie, to będzie wariant RS w tym aucie, ale to chyba na forum trzeba ogarniać. Mogę jechać prosto w sumie. Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy na komponenty tutaj. O właśnie. Ojejku, jeszcze walnąłem. Dobra, auto jest całe, także spoko. Nienawidzę tego miejsca tutaj, bo jest takie kurczę dziwne. Dobra, komponent. No i dzisiaj na szybko sobie ładnie, pięknie, jeszcze światełka z tego co pamiętam. Ładnie, pięknie sobie zamontujemy szyby do naszego pojazdu. Gdzie tutaj są szyby? Bo tak to jeszcze możemy tak, pojemność baku, ale no na co mi pojemność baku, jak mam w sumie LPG na maksa, w sensie mam 75 dm LPG. No dobra, 90 mógłbym dać, ale no po co? Po co 90 dm sześciennych benzyny, jak ja w ogóle jej nie używam? Nie wiem, kluczyki, mamy dwie pary, pamiętajcie, możecie wziąć udział w konkursie na kluczyki, ale o tym informacja będzie w dalszej części odcinka, tak jak mówiłem. Silnik renowacji, no na razie chyba nie potrzebujemy, wariantów pojazdu tutaj nie mamy, licznik mam, światełka również mam, silnik również mam, rejestrację posiadam, instalację nitro i butla do potlenka za tu. Kurczę, 360 tysięcy za nitro. Trochę dużo, trochę bardzo dużo. Nie opłaca się chyba tego na razie robić. Może jak będziemy bogatsi na tym serwerze, jak będziemy mieli sporo samochodów, no wtedy sobie jakieś nitro zamontujemy. Zobaczymy. Przyciemnienie pilam to w tej chwili będziemy robili. Później mamy jeszcze moduł e-transporter, który również mamy. Także no z komponentów chyba to wszystko, oprócz właśnie nitra. Przyciemnienie szyb i lamp 100%. Nie, ja chcę 20%, także pięknie. Koszt montażu przyciemnienia szyb wynosi 75 tysięcy PLN. Czyli no nie mało, ale no jak trzeba to trzeba oczywiście, także zastosuj wybraną opcję, mamy 75 tysięcy na minusie. Zobaczmy jak te szyby wyglądają. Kurczę, już widzę, że jest bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że chociaż kolorek jest chyba spoko, jeżeli chodzi o samochód, czy trochę za jasny, nie wiem w sumie. Możecie mi dać znać, czy kolor wam się podoba tego autka, wydaje, nie, chyba jest dobry, co nie? Chyba jest spoko. Dobra, słuchajcie, no ten wariant teraz jedynie będzie dobry pod względem takim, że doda nam na masce, bo teraz maska jest pusta i doda nam wlot na masce. Myślę, że to będzie dobry pomysł również. Możecie też dać znać na filmie następnym, możemy taki wariant RS do tego autka zrobić. Chociaż to trzeba pisać na forum i tak dalej, więc na pewno to nie będzie, jako wiecie, że wbijamy do tunera, wbijamy do komponentów, coś tam robimy, tylko po prostu pokażę wam przed, pokażę wam po, bo inaczej się chyba nie da. Nie wiem, bo nigdy tego jeszcze nie robiłem. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa na serwerze, iż aż ponieważ, kur, musimy jechać na mechanika oczywiście, jak zawsze, to jest standard na tym kanale. Nienawidzę tego, kto tutaj w ogóle zrobił te powalone jakieś kurcze obrzeża, nie wiem, dziwne. To jest. Musimy jeszcze wbić do mechanika niestety. No i kurczę, naprawić nasze autko. Także hop, mogłem tu kliknąć. Dobra, mamy tylko 30 tysięcy, szkoda. Nie no dobra, mam jeszcze 50 węglu, ale to szczegół. Powoli sobie coś tam kopię również. 11 sekund, także no w sumie spoko. A w tym czasie mogę wam pokazać tutaj, o co się dzieje na serwerze. To było ostatnio zaktualizowane, bo była jedna właśnie aktualizacja. Odświeżono model fotoradarów drogowych. W Los Santos dodano dwa nowe fotoradary i za chwileczkę wam pokażę, gdzie te fotoradary się znajdują. No i jak wyglądają, bo wyglądają dosyć ciekawie. Tak dosyć, nie wiem jak to powiedzieć, wymownie, bo bardzo wielu osobom się one nie podobają. Mi szczerze powiedziawszy również zbytnio nie siedzą. Co on robi? Co tutaj chodzi? Dobra, mniejsza z tym, nie wiem. Jedziemy, kierujemy się w tej chwili do jednego, do pierwszego fotoradaru, który został zrobiony. Jedzie się do niego tutaj. Obydwa fotoradary w sumie związane są z kurierką, bo obydwa fotoradary działają na trasach kurierów. No i myślę, że głównie dla kurierów one są zrobione, żeby nie jeździli zbyt szybko. Za chwileczkę będziemy mijali jeden, ten pierwszy fotoradar, który wam dziś pokażę. Słuchajcie, rozpędzamy się i normalnie lecimy na ten fotoradar. Patrzcie, zaraz zobaczycie, czy go widać, czy go nie widać, bo moim zdaniem go w ogóle nie widać.
widać poza tym znakiem tutaj. O, proszę bardzo. No i właśnie walnęło mi zdjęcie. To jest ten oto fotoradar. I tak on niestety, kurczę, wygląda. Jest dziwny i wygląda jak Wally. Taki ziomeczek z, kurczę, bajki. Nie, możecie sobie porównać, teraz wam go wrzucę na ekran. Trochę podobny chyba jest, nie? No dobra, no i to w sumie tyle. I tu macie jeden fotoradar, jest on na Verdant Bluffs. Dobra, jedziemy pod drugi fotoradar. Drugi fotoradar znajduje się dosłownie kawałeczek obok, niedaleko. Tak około 700 metrów dalej, coś takiego. Tutaj o, możecie go sobie zobaczyć. Już nie będę jechał szybko, żeby nie przekroczyć prędkości. Tutaj się znajduje kolejny fotoradar, kolejny Wally. W sumie są one nawet dwa. O właśnie, przypomniało mi się teraz, że mamy 14 gwiazdek, więc możemy wylosować na pewno jakąś nagrodę sobie z losowań, kurczę, za gwiazdki z tych zadań. Mamy dzisiaj zadanie skoś trawę w 100 strefach w pracy na Missionary Hill. Nie chcę się tego robić, ale może i to zrobię dzisiaj, jeszcze zobaczę. Zanim zrobimy sobie to zadanie dnia, w sensie zanim odbierzemy nagrodę, możemy przejść do konkursu. Myślę, że możemy losować osoby, które wygrają 5K i kluczyk. Standardowo jak co odcinek losujemy osoby, które wygrywają, także wideo, wejdźmy sobie tutaj. Hop, ładnie, pięknie. Wyciszę sobie te wideo. Dziękuję wam serdecznie za 89 łapek w górę. Dziękuję wam za 83 komentarze. Dobra, dzisiaj jesteśmy na innej stronie do losowania komentarzy. Wchodzimy sobie tutaj. No niestety nie pokaże nam, ile jest komentarzy, ale tamta strona się wysypała. Próbowałem wejść i pokazuje, że 0 komentarzy jest i to jest dosyć dziwne. Na tej stronie, no chyba mam nadzieję, że to zadziała. Także no pamiętajcie, że żeby pisać właśnie komentarze i w komentarzach pisać swój PID, to po pierwsze, i po drugie, żeby pisać, czy chcecie klucze, czy też kluczy nie chcecie. Możemy sobie chyba losować, także 3, 2, 1. Losujemy pierwszą osobę. Pierwszą osobą będzie Fix. Fixel wygrywa pieniążki, ma tutaj swój PIT podany, także zaraz mu pieniądze wyślemy, pojedziemy sobie do banku jeszcze. Także pick random comment, chętnie przygarnę auto, które będzie mi służyć jako dojazd do pracy magazyniera. I mamy osobę, która wygra samochód, także jest to Ezow75, napisz do mnie na Discordzie, napisz mi również w komentarzu na YouTubie, że to ty i tak dalej, i tak dalej. I dam ci kluczyki do Sultana. Także mamy dwie osoby, które wygrały, wygrał Fixel, wygrał Ezow. Pamiętajcie, że w następnym odcinku również możecie wygrać 5000 oraz kluczyk do Sultana. Także my możemy przechodzić do gry, możemy jechać do banku, płacić pieniądze Fixelowi, płacić mu te 5000, także za chwileczkę widzimy się w grze. Okej, jesteśmy, słuchajcie, tutaj w gierce. Myślę, że możemy wziąć e-transportera, żeby dojechać do banku, bo bank, z tego co pamiętam, zaraz jeszcze zobaczę, czekajcie sekundkę. Bank jest tutaj, dokładnie, bank jest w San Fierro i chyba tylko w San Fierro jest niestety bank, albo się mylę, albo po prostu nie widzę, ale tutaj jest na pewno bank. A żeby nie iść po prostu za darmo, no to sobie pojedziemy z e-transporterem. Dobra, dojeżdżamy do miejsca, do tego ziomeczka tutaj. Kurczę, ten transporter na tym kanale chyba mi się nigdy nie znudzi. To jest dosyć ciekawy, przechodzą już 636 osób. Dobra, zaraz dojedziemy w sumie na ten bank i już jesteśmy praktycznie. Dosyć szybko nam poszło jednak. Myślałem, że troszeczkę dłużej się tu będzie jechało, ale już jesteśmy. Kwota przelewu 5000. PID odbiorcy 183956. 183956. Wygrana w konkursie myślnik Boomi. Zrealizuj przelew. Okej. Fixel 44, dobra. 5000, akceptuj. I wysłano do Fixela 5000, także myślę, że się ucieszy, słuchajcie. No i mamy 25 tysięcy gotówki. Zostało mi tylko tyle. No niestety, tak to działa. Dobrze, że mam jeszcze węgiel. No i słuchajcie, ja w tej chwili żegnam się z wami. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobało, że oglądacie to do końca. Jak oglądacie film do końca, napiszcie oglądam do końca, ja przypnę wam serduszko. Pamiętajcie o konkursie, w sumie o dwóch konkursach pamiętajcie. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia, no i cześć, bajo! A, przypomniało mi się jeszcze, że mieliśmy wylosować tutaj, bo mam 14 gwiazdek akurat. Odbierz nagrodę, 14 gwiazdek, rozpocznij losowanie i zobaczmy, co wygraliśmy. Losuje się i uwaga... O! Udało się, kurde. Ty, co jest grane? Błąd na tablicę indywidualną. No i widzicie, co tu się dzieje? Widzicie, co tu się dzieje? Kurczę, coraz chyba bardziej serwer zachęca mnie do tego, żeby zrobić jakiś projekt. Tu błonik na tablicę, tu błonik na 30K w salonie, tu błonik na 15K w salonie. Tu, kurczę, jeszcze chyba mam w ogóle fele do zrobienia, w sensie bon na felgi. A w sumie mogę sprawdzić. Bony. O, lista aktywnych bonów. Bon na montaż licznika, bon na montaż rejestracji, bon na zmianę koloru felg, bon na zniżkę na 15 000 na zakup pojazdu w salonie, bon na zniżkę na 30 000 na zakup pojazdu w salonie. Kurczę, słuchajcie, tych bonów jest tyle, że naprawdę niedługo to auto będziemy mieli praktycznie za darmo. W sensie tylko będziemy musieli je kupić, ale no 30 000 dostaniemy i później 15 000 na drugie na przykład. Więc moim zdaniem jest to dobry deal i bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy serwer wie, że chcę jakieś autko sobie zrobić, jakiś projekcik walnąć, ale kurde, naprawdę, rejestracja, licznik, felgi, bardzo dużo tego jest i naprawdę, nie wiem, świetnie w sumie, nie? Podoba mi się to naprawdę. Bez kitu, dziwne to jest, ale dziwne, ale fajne i dziwne, ale działa.